Jednemu z nich zabrał smyczek od skrzypiec wartych prawie 40 tysięcy złotych i wymachiwał przed resztą gości. Z pewnością nie tak miało wyglądać powitanie Nowego Roku przez Daniela Martyniuka. Gdy jego ojciec Zenek Martyniuk spokojnie sobie spał, ten postawił na nogi całe Zakopane. Adwokat, adwokat, stopień twój, ty nie chcesz. To dawaj, siedzi, zaraz ty. Syn gwiazdy muzyki disco polo zrobił burdę w jednym z zakopiańskich hoteli. Oprócz jego ojca w tym samym hotelu nocowały takie gwiazdy jak Maryla Rodowicz, Edyta Górniak, Vicky Gabor czy Piękni i Młodzi. Zaraz po powrocie z sylwestrowych występów na terenie obiektu hotelowego rozbiegły się krzyki. Okazało się, że Daniel Martyniuk kłóci się ze swoją świeżo poślubioną żoną. Lecz to był dopiero przedsmak skandalu, który wywołał młody Martyniuk. Gdy jego tata słodko już spał, ten z kuflem w ręku wykłócał się przed hotelem, a potem zaczął zaczepiać gości pensjonatu. Jednemu z nich zabrał smyczek od skrzypiec warty prawie 40 tysięcy złotych. Gdy ktoś mu go zabrał, zaczął być agresywny. Rozochocony Daniel Martyniuk za nic miał prośbę obsługi hotelowej i zaczął grać na ustawionym w hotelowym lobby pianinie, którego używanie było zakazane. Gdy jeden z gości zwrócił mu uwagę, wdał się w nim w szarpaninę. Obsługa hotelu nie miała innego wyboru i musiała wezwać policję. Na miejsce stawiła się nie tylko ochrona obiektu, ale i policja. Służby przyjechały aż w kilkunastoosobowym składzie. Interwencja nie przyniosła jednak żadnego skutku. Daniel Martyniuk próbował chronić się znanym nazwiskiem ojca. Po zbadaniu sprawy i pouczeniu awanturnika dwa radiowozy policji i autoochrony, a także pojazd służby granicznej rozjechały się po godzinie 4:30. Najgorsze wydarzyło się jednak około godziny 7 rano. Tryskający energią syn Zenka Martyniuka ponownie zszedł do hotelowego lobby i zaczął obrażać obsługę i gości. Na miejsce ponownie wezwano policję, która w kilkunastoosobowym składzie zakuła młodego Martyniuka w kajdanki i wyprowadziła z hotelu. Adwokat, adwokat, stopień twój, ty nie chcesz. To dawaj. Rodzice 34-letniego Daniela po skandalu nabrali wody w usta i nie chcą komentować sylwestrowych wybryków ich syna. Głos w sprawie zabrał jednak sam zainteresowany. Skontaktował się z nim jeden z portali plotkarskich. Z jego ust padł krótki, lecz wymowny komentarz. Ja nie mam żadnego komentarza, do widzenia, powiedział reporterce Pudelka Martyniuk. Warto przypomnieć, że to nie pierwszy taki wybryk Daniela Martyniuka. W przeszłości wdał się m.in. w awanturę z pracownicą sklepu spożywczego, a także został wyproszony z jednego z modnych warszawskich barów. Do tej pory Daniel Martyniuk nie usłyszał żadnych formalnych zarzutów. Nikt nie zdecydował się na wniesienie przeciwko niemu oskarżeń. Po wytrzeźwieniu mężczyzna uregulował swój rachunek za nocleg w areszcie. Dodatkowo został ukarany mandatem w wysokości 500 zł.